Witaj na kanale Rock Day. To ja, Wojtek. Dzisiaj temat taki dość. Sam się zastanawiałem, czy w ogóle robić taki temat, ale taki dość mi się wydaje, że istotny, bo mam przykład osób, które. No dobra, chciałbym, załóżmy córka. Chciałbym, żeby ona grała na gitarze. Fajnie byłoby, żeby grała na gitarze. Fajnie, gdyby się zajawiła, ale teraz właśnie, jak to zrobić, żeby tej osobie się zachciało grać, bo to nie granie, nauka gry nie polega na tym, że ona idzie i ojciec wysyła: graj, 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 kuźwa, graj, bo po prostu naucz, bo co, niespełnione marzenia ojca, niespełnione marzenia matki, niespełnione marzenia rodziców, dziadków i wywalanie kogoś, żeby się uczył. No nie, chodzi o to, żeby ta osoba sama się potrafiła gra, podjarowywuje się tym, że gra, podoba jej się to, że gra i chce grać więcej. I teraz jak to zrobić? Bo często jest tak, że po prostu. No właściwie tak, no coś potem popróbowałam i właściwie nie wiem co dalej. Albo nie wiem, jakie tam powiedzmy. Jakie tam jakieś. Co mam dalej zrobić? Mi się wydaje, że to jest bardzo trudny, bardzo w ogóle trudny temat. Nawet nie wiem, czy ja w ogóle ten filmik zostawię, bo żeby nie poopowiadać głupot, bo jak to jej zachęcić? Na pewno wypadałoby zrobić tak, żeby pokazać albo powiedzieć nauczycielowi, do którego pójdzie to dziecko, czy nawet jeśli jesteś dorosły i sam chcesz po prostu się, że tak powiem, podniecić tym graniem, bo to jest straszne, straszne podniecenie, straszna frajda granie, prawda? Podniecenie, może zły wyraz. Mi się wydaje, że kluczowym elementem jest to, żeby wyszukać takie utwory, zrobię filmik osobny, wyszukać takie utwory best for beginners, najlepsze dla zaczynających utwory. To myślę, że przygotuję w ogóle taki filmik z wypisaniem tych utworów, bo to jest coś wspaniałego. Głównie i przede wszystkim dlatego, że popularne utwory, bardzo popularne utwory są zwykle też proste, takie mega popularne utwory typu Smoke albo na przykład. Jest Blind Guardian, to pewnie tego nikt nie zna, ale no, tych utworów jest sporo, bo to naprawdę i Metallica ma sporo, i Iron Maiden ma, i takie typu Seven Nation Army, czy takie rzeczy. Mi się wydaje, że to jest główny powód do zachęcenia do grania. Na pewno mi się wydaje, że wypadałoby tak, jeżeli to jest syn, córka, wypadałoby podpytać: a co byś chciał, co byś chciała grać, albo co ci się podoba? Bo to jest najistotniejsza rzecz. Jeżeli my wywalimy dzieciaka na lekcję gry na gitarze, gdzie gościu każe grać jakiegoś Bacha, czy Mozarta, czy cokolwiek, jakieś zagrywki klasyczne, a dzieciak by chciał grać coś mocniejszego, coś rockowego, to nie ma nic gorszego niż zrobić w ten sposób. Ja na przykład miałem sporo takich uczniów, którzy jak się pytałem, no dlaczego tu przyszedłeś, co tam chcesz grać, i co już grasz, gdzie się uczyć i tak dalej, no to na przykład miałem takich. Albo wiesz co, bo ja byłem u takiego gościa, rodzice mi zapisali. No i ja mówiłem, że ja bym tam Metallicę bym chciał grać, jakieś takie rzeczy. Ogólnie do tego bym zmierzał, nie mówię, żeby od razu dawać takie utwory do zagrania, same repertuar Metalliki. No ale mimo wszystko gościu tylko kazał mi grać, przepraszam, jakieś takie zagryweczki, jakieś takie klasyczne rzeczy. I dlatego zrezygnowałem. No właśnie, to też z drugiej strony jest.
często powód rezygnacji z lekcji, że uczeń rezygnuje, bo nie tych utworów się uczy, co by chciał, aczkolwiek też chodzi o to, że no po co kogoś zniechęcać, prawda, do tej zabawy i zmuszać na siłę, jeżeli można byłoby wyszukać coś z repertuaru tego, co ta osoba by chciała umieć docelowo. Poza tym, po co ona gra? Ona tylko, przecież nie po to, że zagram Bacha czy jakiegoś tego i będę szpanować tym. No nie, no ja bym chciał zagrać po prostu jakieś... żeby zagrać, prawda, coś, co tam lubimy, więc mi się wydaje, że wypadałoby w ten sposób rozmawiać z nauczycielem. A jeżeli jesteś dorosły czy dorosła i chcesz grać, to właśnie najlepiej byłoby zastanowić się, co by się chciało grać. Oczywiście wtedy warto przyjść do takiego gościa na lekcję, jak na przykład ja na lekcję przez Skype, bo to serdecznie zachęcam. Skype, Messenger czy jakieś coś internetowo, to wtedy wszystkie rzeczy możemy zrobić. Ale chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć też, co się chce, bo to nie jest tak hopsiup. Chcę grać na gitarze, dałem im coś. No, a ten nauczyciel, no nie wiem, jeżeli to jest nauczyciel, który gra zwykle jazz, to on nie będzie pokazywał dzieciakom czy uczniowi utworów metalowych, jeżeli on generalnie żyje jazzem, żyje takimi utworami, prawda? Wiadomo, nauczyć teorii, jak najbardziej. Teoria jest taka sama w metalu i w innych gatunkach. Oczywiście już powiedzmy wykonywanie tej teorii się troszeczkę różni, prawda? Bo jazzowy gitarzysta niekoniecznie będzie miał mesę za plecami czy jakieś takie mocne przestery. Także myślę, że do tego, no nie wiem, czy to zaspokoiłem ten temat, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo jeżeli ktoś też bierze gitarę, a mu po prostu dźwięki nie wychodzą, nawet jeżeli się stara jakiś zagrać, to... To tutaj, tu jedynie już może spełnić funkcję swoją nauczyciel, funkcję pokazania, jak ten instrument, jak ten narzędzia do wydobywania dźwięków ustawić, jak na aparat gry ustawić, tak żeby faktycznie te dźwięki wychodziły, bo jeżeli źle pokaże, nie pokaże, nie umie, to wtedy będą... Myślę, że to nie wiem. W komentarzach piszcie wszystko, co tam ewentualnie wam przychodzi do głowy, może jakieś sugestie, albo pominięte kwestie, które wypadałoby powiedzieć. No ja poruszyłem to, co akurat pomyślałem, że warto poruszyć. Będę kończył z tym moim gadaniem. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.